Cześć, witajcie. Piękna wiosna, 20 rok. A ja dzisiaj dzielę się z Wami taką informacją. Test elektrozaworu pompy wysokiego ciśnienia Delfiego. Jak sprawdzić? Nim do tego dojdę, zapraszam nowych oglądaczy, oglądających do subskrypcji, do komentarzy. Nie będę już mówił o apeczce w górę, jeżeli mi się podoba, bo liczę na to, że ktoś tam kliknie, nie? W każdym razie, jak ktoś subskrybuje kanał, zawsze może liczyć na jakieś tam pomoce ode mnie, bądź informacje, które będzie potrzebował, żeby coś tam doradzić. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy do naszego testu. Nim sprawdzimy elektrozawór, żebyśmy wiedzieli, od czego to jest. Słuchajcie, jest to pompa Delfiego z układu Common Raila, stosowana w wielu pojazdach z układem diesla, opartą na systemie Delfiego. Nie jest to Bosch, jest to układ Delfiego. To jest rzecz, która znajduje się w pompie wysokiego ciśnienia przy samym silniku. Jest to elektrozawór, który odpowiada za wysterowanie naszej dawki paliwa, czyli pełnego ciśnienia. Więc może się okazać sytuacja tego typu, że macie problem. Na przykład jaki? Macie problem z za niskim ciśnieniem, za wysokim ciśnieniem, bądź mówię, to wszystko wynika z tego, co wasz komputer zapisał, bądź wasz pojazd został unieruchomiony, macie posprawdzane wszystko, a mimo to okazuje się, że na przykład albo paliwo nie leci wcale, albo wasz komputer napisał, że jest problem z elektrozaworem. No generalnie wszystko, co związane może być z ciśnieniem, bo czasem nie jest sytuacja tego typu, też musicie wiedzieć i zdawać sobie sprawę z tego, że bardzo często, gęsto ludzie polegają i padają na jakich rzeczach. Widzą pomiar ciśnienia tego, które zmierzył czujnik na listwie, a potem się okazuje, że wie pan, siedzi czujnik, trzeba kupić czujnik. Czujnik kupiony, samochód nie wystartował i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajcie, czujnik na listwie Common Raila jest tylko czujnikiem ciśnienia. On zmienia wartości ciśnienia na wartości analogowe, które są podawane do sterownika silnika, ale żeby rzetelnie zrobić pomiar, no potrzebny jest, wiadomo, do tego już wskaźnik analogowy, jakiś manometr taki, żeby można było zmierzyć ciśnienie. Wtedy dopiero można odpowiedzieć, ciśnienie jest takie, takie, ale jeżeli przychodzimy i mamy taką sytuację, że na przykład jest za wysokie ciśnienie w układzie. Kiedy może być za wysokie ciśnienie? No, słuchajcie, rzecz jest jaka. W przypadku tego elektrozaworu sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli my mamy pompę Delfiego, nie pokazuję już, bo myślę, że nie ma konieczności, chyba jak ktoś widzi już ten elektrozawór, to wie, no cholera, ja taki mam zamontowany. Ale niech tak zostanie i tak będzie, nie? W każdym razie rzecz jest jaka. Jeżeli taki elektrozawór mamy już zamontowany w pompie i wypniemy z niego kostkę, czyli on nie dostaje żadnego sygnału, żadnego impulsu, to musicie wiedzieć, że pompa wasza jest w pełni, w 100% wydajna. No wiadomo, na tyle, ile może wydać. Generalnie rzecz jest jaka. Jeżeli ktoś sprawdza pompę, wydajność jej maksymalnego ciśnienia, to po wypięciu wtyczki z takiego elektrozaworu pompa daje pełne ciśnienie, czyli tyle, ile fabryka dała, tyle, ile jest w stanie ona wycisnąć, tyle ciśnienia wyciska. Ale po podłączeniu tutaj już kostki, która leci do naszego sterownika silnika, już to ciśnienie jest jednocześnie redukowane, zmniejszane. Dlaczego? Dlatego, że ten elektrozawór upuszcza nam to paliwo. On generalnie rzecz jest jaka, w tej pozycji takiej, w której się znajduje, on znajduje się w pozycji zamkniętej. I on w tym momencie paliwa przez siebie nie przepuszcza żadnego. Natomiast po podłączeniu do sterownika, jak dostaje wypełnienie prądem, bo to też, żebyście wiedzieli, nie podajemy tutaj 12 V. Pamiętajcie, mimo że to pracuje przy 12 V, to pracuje przy określonym wypełnieniu PWM-a, a nie pracuje przy stałym 12 V. Tak, żebyście wiedzieli. Rezystancja takiej cewki jest bardzo mała, to zaraz do tego dojdziemy. W każdym bądź razie wasz sterownik steruje po zapaleniu, przed zapaleniem, generalnie podczas próby kręcenia wysterowuje ten elektrozawór, otwierając go, jednocześnie ustalając dawkę paliwa, jaka ma być, może nie tak dawka, jak wartość ciśnienia, jaka ma być utrzymana na listwie. No i dobra.
Przechodzimy. Wiecie już, że ten elektrozawór jest zamknięty. Wiecie już, że wtyczkę, jeżeli wyciągniemy, ten elektrozawór ma dawać ciśnienia tyle, ile daje. Ale może się okazać tego typu rzecz, że utknęliście. No, kurczę, odpinacie wtyczkę, zapinacie wtyczkę. No, ciężko stwierdzić cokolwiek, nie mając przyrządu do sprawdzenia wartości tego wypełnienia, które leci tutaj na tą wtyczkę, kostkę. Tym bardziej rzecz jest jaka. Od razu powiem. Jeżeli wypniemy wtyczkę tutaj z tego elektrozaworu, to jednocześnie jest łapany błąd taki krytyczny, jeśli chodzi o kwestię sterownika silnika, który uniemożliwia dalszą pracę silnika, dalszy rozruch. Czyli jeżeli nasz elektrozawór został wypięty, bądź przerwany obwód, bądź uszkodzony, to musicie wiedzieć, że uruchomienie silnika będzie niemożliwe z żadnej strony, dlatego że sterownik silnika nie wyrazi zgody na rozruch, ze względu na to, że to jest zawór krytyczny, który odpowiada za wysterowanie bardzo wysokiego ciśnienia, które mogłoby się okazać, że zrobiłoby drastyczne spustoszenie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład pompa Delfiego może uzyskać sprawna, idealna, no przyjmijmy w granicach 1600-1800 barów, a jest to ciśnienie naprawdę bardzo duże. I to też uwaga, słuchajcie, jeżeli macie styczność z tak wysokim ciśnieniem, naprawdę środki bezpieczeństwa zachowajcie. Nie ma tutaj żartów, bo gdyby się okazało, że popełniliście jakąś totalną gafę, to wtedy może się to okazać drastyczne w skutkach, dlatego że to ciśnienie naprawdę może zrobić bardzo wiele. To jest naprawdę ciśnienie bardzo wysokie, także tu uwaga od razu do tych, którzy nie mieli z tym styczności. Ale dobra, przechodzimy do tematu, słuchajcie, pomiaru. Najprościej co? Miernik, żeby sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Więc tak, od razu mówię, pomiary jakiekolwiek, bo jeżeli oglądaliście już jakiś filmik, to wiecie, jeżeli nie wiecie, robimy w granicach temperatury otoczenia, czyli temperatury, w jakiej znajduje się to coś w dłuższym czasie, i ma temperaturę w przedziale między 20 a 25 stopni, wtedy dopiero może być pomiar rzetelny względem parametrów, które są opisane w książkach serwisowych, jeżeli taką książkę mamy. Bo jeżeli nie mamy, no to nie musimy mieć, no bo i po co, nie? Co nas to interesuje, skoro gościu na filmikach pokazuje to, no po co będziemy kupowali książkę, czy inwestowali w programy. No i dobra. Przede wszystkim rzecz jest jaka. Mamy dwa piny. Jak jesteśmy przy dwóch pinach, może się zdarzyć czasem sytuacja tego typu, że któryś z tych pinów macie rozgięty, macie powiedzmy zaśniedziały, niełączący i wtedy ten elektrozawór będzie dawał tyle, ile będzie mógł, ale będzie to wynikało z waszego sterownika silnika, że on ma jakieś błędy, że on nie chce dać wyrazić zgody na pracę tego silnika. I teraz tak, mamy dwa piny, mamy cewkę. To jest cewka, która nie ma prawa mieć żadnej rezystancji przejścia względem obudowy. Więc jeżeli ja sobie złapię do obudowy taką cewkę i zobaczcie, miernik mam ustawiony w tym momencie na 200 ohmów, robię sobie pomiary, na jednym, na drugim pinie nie mamy nic. Lecimy nawet do 2 mega. 2 mega ohmy jest to naprawdę bardzo wysoko, jeśli chodzi o kwestię pomiaru. Bardzo delikatna odchyłka już zostaje wyłapana, czyli jakaś tam bardzo, bardzo niewielka rezystancja, która jest, już jest łapana. Dobra, nie mamy nic, widzicie? Nasz elektrozawór względem masy obudowy nie ma nic, czyli teoretycznie powinien działać. I przechodzimy dalej. Ustawiamy nasz miernik na 200 ohmów. Możecie ustawić na ciągłość diody. Jeżeli robicie na ciągłość diody, no wierzcie mi, że będziecie mieli nie do końca odczyt taki, jaki powinniście uzyskać. Dlaczego? Tak jak widzicie, u mnie błąd pomiarowy na mierniku jest 1 ohm. Nie mamy przecinka, nie mamy niczego. Jeżeli weźmiemy ten miernik na 200 ohmów, troszeczkę zawężymy mu skalę, pojawi się przecinek, kropka i już mamy błąd pomiarowy 1 ohm, 0,9 ohma. No i dobra, mamy temperaturę, mamy wszystko, robimy pomiar naszej ceweczki, ja się wpinam w naszą ceweczkę i uzyskujemy, zobaczcie, uzyskaliśmy wartość 6,3 ohma. Błąd pomiarowy jest, przyjmiemy 1 ohm, czyli około 5 ohmów ma nasza taka ceweczka. Około, więc ja nie będę strzelał też, bo naprawdę zdarza się rozbieżność, jeśli chodzi o te elektrozawory, ale to o tym dzisiaj nie mówimy. Tak samo jak i nie będę poruszał tutaj kwestii tego, co mógłbym kiedyś poruszyć, ale z punktów bezpieczeństwa nie będę wam mówił, o co chodzi z tą śrubeczką tutaj, a można bardzo wiele.
No i dobrze, mamy cewkę, mamy rezystancję 5 ohmów, czyli nasz elektrozawór jest sprawny. No gość powiedział, nie wolno go podłączyć do prądu, więc my go nie podłączamy, ale nasz pojazd dalej wali ciśnienie, dalej odpalić nie chce. Cewka zgadza się, dobra. Dalej samochód powinien wystartować. Komputer nie pokazuje błędu, jeśli chodzi o kwestię elektrozaworu, a nasz samochód milczy, bo łapie za wysokie ciśnienie. No i tutaj teraz rzecz jest jaka. Jeżeli będziemy testowali, znacie moje urządzenie po tuningu, co prawda, ale jest generator impulsów z wypełnieniem PWM-a. No i dobra. Tylko muszę sobie go zresetować. Mamy generator impulsów. Ja sobie zapinam teraz te piny tutaj. Podłączę sobie do środka. Tylko pamiętajcie, podłączamy tak, żeby nie zrobić jakiegoś żadnego zwarcia i akuku niepotrzebnego. Dobra. Nasz elektrozawór został wpięty. Miernik odsuwamy. Bierzemy nasz generatorek. No i teraz zobaczcie. Odpalam nasz generator. I co się dzieje? A no nic. Wypełnienie jest, jakie jest. 2 milisekundy jest impuls, a mimo to jest cisza. Oj, coś moje urządzenie zaniemogło. Zrobimy jeszcze raz resecik mu. Tego jeszcze nie dopracowałem. Ale spokojnie, kiedyś. Kiedyś znajdziemy taką chwilę. Dobra. I odpalamy urządzenie. Dioda pulsuje. Powinno działać. Zwiększamy czasy. Dioda nasza pulsuje, tak jak widzicie tu. Mimo to nasz elektrozawór, zobaczcie, milczy. Mimo bardzo dużego czasu, który jest jak na ten zawór aktualnie, on niestety żyć nie żyje. Aż wyłączył się nasz generator, dlatego że troszkę zaszalałem, jeśli chodzi o kwestię impulsów. No i dobra, i teraz słuchajcie, rzecz jest jaka. Zdarzyła się sytuacja tego typu, że mieliśmy podpięty prąd, mieliśmy pracę naszego generatora, a mimo to nasz elektrozawór, który powinien w tym momencie cykać najnormalniej w życiu, on w tym momencie milczy. Dlaczego milczy, to ja już Wam teraz powiem. To jest właśnie rzecz, do której chcieliśmy dojść na tym filmie. Jego tłoczek wewnętrzny zgromadził na tyle opiłków, na tyle nieczystości, że został zablokowany i prąd, który jest do wysterowania elektrozaworu, jest na tyle względem tych opiłków mały, że nie jest w stanie uciągnąć tego tłoczka. Także to jest właśnie odpowiedź, która może się zdarzyć bardzo często, gęsto. Mimo że mamy rezystancję odpowiednią, nie mamy względem masy nigdzie zwarcia, przejścia jakiegokolwiek, żadna rezystancja się nam niepotrzebna nie wytworzyła. Próbujemy go wysterować i mając go, wierzcie mi, na pompie zamontowany, jeżeli jest taki elektrozaworek i my kręcimy samochodem, naprawdę za cholerę, za przeproszeniem, nie będziecie wiedzieli, że on może wam robić taką właśnie robotę, a taką robotę właśnie robi kolosalną. I teraz zrobię rzecz jaką. Nie wiem, czy mi to się uda, czy mi się nie uda. Będę próbował. Tutaj wewnątrz mamy tłoczek. Spróbuję w ten tłoczek wbić śrubokręt i po prostu uderzyć w niego. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tu. Spróbuję te opiłki, które są zgromadzone, przebić. Czyli po prostu zruszyć ten tłoczek. Niestety. Niestety, niestety, niestety. To jest właśnie efekt pompy Delfiego, która zaopiłkowała nasz elektrozawór. I mimo że on posiada rezystancję bardzo dobrą, z punktu elektroniki jest sprawny, o tyle niestety na tym elektrozaworze nie dzieje się nic i taki elektrozawór niestety nadaje się tylko i wyłącznie do kosza. Także będziecie wiedzieli, jeżeli wasz elektrozawór, on w tym momencie cewka już zaczyna się robić delikatnie taka letnia, na pewno temperaturę uzyskuje już inną,
jak powinienem, ja w tym momencie zwiększę nawet czasy, to wasz elektrozawód będzie zamknięty i dawał będzie ciśnienie pełne i to uniemożliwi wam rozruch waszego silnika, bądź będą jakieś błędy i głupoty z ciśnienia, które uniemożliwią wam dalszy rozruch. No i taki elektrozawór, niestety, wierzcie mi, nie nadaje się już do niczego. Żadna fanienka, mimo testowania mojego, nie pomogła. Jedyne, czego nie robiłem, to tylko czekałem na to, żeby uderzyć go tutaj, żeby zerwać mu te opiłki, ale niestety nie da się. Nie da się dlaczego? Dlatego, że on jest w pozycji zamkniętej i pasowałoby go wyciągnąć w drugą stronę, a mimo to nie da się go. No i nie wartałoby nawet robić z tego względu, że dzisiaj używany taki elektrozawór, który można kupić, kosztuje niewiele. Nie mówimy o nowych, chyba że ktoś chce nowy. W każdym bądź razie macie prostą odpowiedź, w jaki sposób go sprawdzić, wytestować. On w tym momencie najnormalniej w życiu, wierzcie mi, jeżeli byłby sprawny, pracowałby jak elektrozawór, jak wtrysk, po prostu cykałby ten tłoczek, by wewnątrz pracował tyk, 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 tyk i to elegancko by sobie pracowało. A mimo to nie robi tego, czyli jemu się nie chce, jest zabrudzony, zaopiłkowany i nadaje się tylko i wyłącznie do kosza. Także jak macie problemy tego typu i już sprawdziliście instalację, to elektrozawór wasz naprawdę może zrobić taką robotę. Także jak filmik się komuś przydał, to liczę na łapeczkę w górę. Jeżeli ktoś twierdzi, że stracił czas, to nie daje łapeczki w dół, tylko po prostu wyłącza monitor i odchodzi, nie? Potrzebujecie coś, piszcie w komentarzach. Macie problemy, piszcie, będziemy się starali wspólnie rozgryzać. W każdym bądź razie nie dajemy się nabijać w butelkę, nie płacimy niepotrzebnie w warsztatach za coś, co jest nieadekwatne do usterki, tylko radzimy sobie sami. Także póki co na razie, cześć, trzymajcie się, do następnego filmiku, hej.